hali Centrum w Dąbrowie Górniczej odbyła się 20. Olimpiada Przedszkolaków. Przez kilka godzin halą sportową Centrum zawładnęły dąbrowskie przedszkolaki. Maluchy startowały w 5 konkurencjach 20. Olimpiady Przedszkolaków. Za nami 20. Miejska Olimpiada Przedszkolaków. Sportowa, tak? To ważne, to trzeba podkreślić. Jaka była formuła tej imprezy w tym roku? Znaczy, to było kilka konkurencji, które dzieci pokonywały w odpowiednim czasie. Zbierały ogólną liczbę punktów, które gwarantowało zwycięstwo. Ale myślę, że oprócz tego, że było trochę rywalizacji, tak naprawdę najważniejsze było to, że było mnóstwo takich pozytywnych emocji, uśmiechu, trochę adrenaliny, zabawy przede wszystkim. I to, że tak naprawdę zadając im pytanie, czy im się podobało, odpowiadają, wszystko im się podobało. Ilu przedszkolaków odwiedziło dzisiaj halę Centrum? Uczestników wszystkich było w sumie 25 przedszkoli, więc bardzo dużo dzieciaczków. Przedszkola się zmobilizowały, przyszły, chciały wziąć udział. Z każdego przedszkola była piątka uczestników, więc taka reprezentacyjna grupa. I fajna zabawa, myślę, że maluchom się podobało, chcą tu przychodzić, były nie po raz pierwszy niektóre, więc odebrały to bardzo pozytywnie. Z pytaniem, czy chcą tu przyjść w przyszłym roku, odpowiedziały wszystkie oczywiście, że tak. A jak ci się dzisiaj podoba? Fajnie. No, fajnie jest. Co udało się zdobyć? Brąz, ale no, chciałbym złoto. A, no każdy chciałby złoto. No to co poszło nie tak? No nie wiem. A w jakiej konkurencji brałeś udział? Tort przeszkód. No i co tam trzeba było zrobić? Kamienie były, mostek, rzucanie woreczkiem, slalom i... No wszystkie prawa. No, to. No to co, za rok będzie złoto? Chyba tak. Pięcioosobowe reprezentacje przedszkoli zmagały się m.in. w biegu na 30 metrów czy rzucie piłeczką. No koledzy dostają tutaj medale za różne konkurencje, to jakie były najfajniejsze? Moje były najfajniejsze bieg i tor przeszkód. A wasze? Co wam się najbardziej podobało? Moja najfajniejsza konkurencja to był bieg na 30 metrów. I rzut woreczkiem też. A które były najtrudniejsze? Tor przeszkód był najtrudniejszy, który ja miałem. A dlaczego? No tam trzeba było, tunel był taki, takie wiaderka trzeba po nim było przejść, takie kółka, żeby i rzucić dwa woreczki do biadra. Pierwszy raz bierzecie udział w olimpiadzie? Ja pierwszy. O, pierwszy, czyli debiut. No i myślisz... Ja chyba drugi, tak? Ja trzeci raz. I takie same konkurencje są co roku? Tak. U mnie na jednej konkurencji nie było to samo. U mnie na jednej nie było. Bo byłem akurat tydzień temu na. I dlaczego przedszkole numer 34 organizowało w tym roku olimpiadę? Ponieważ nasze przedszkolaki wygrały olimpiadę ubiegłoroczną, czyli 19. No w tym roku zespół numer bodaj jeden wygrał tegoroczną, będą organizatorami w przyszłym roku. Już tych placówek w Dąbrowie sporo organizowało, jak widać jest to edycja 20, będzie 21, więc niektórzy mają już dość bogate doświadczenia w organizacji, bo czasami zdarza się, że niektóre placówki wygrają, no już kilka razy wygrały. Można przypomnieć, w jakich konkurencjach maluchy brały udział? To znaczy tutaj konkurencji było 5, czasami zmieniają się, nie co roku są takie same. Zrezygnowaliśmy z wyścigu na hulajnogach, no były zbyt niebezpieczne dla dzieci. Natomiast był rzut woreczkiem, był bieg na dystansie 30 metrów, były skoki na piłce, był rzut do celu, no i taki najbardziej zabawny, efektowny tor przeszkód. A później zliczamy punkty wszystkie razem w poszczególnych konkurencjach, no i wyłaniamy placówkę, która była tak naprawdę najlepsza w każdej kategorii.